Build a family with love, honesty, trust. We as parents tried to do the best we can for our children. You do everything for them. That's what Beata and I did. But there's nothing that could prepare me for what I went through with my family. Somebody was knocking on the door. It was her brother, Peter. So Peter was walking around the house. There was a scream that I'll never forget. It's my name in Polish, Jacek. He screamed that so loud, I knew. Tell me exactly what happened. Okay, just please get somebody here. They're on their way. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Wiele z Was prosiło mnie o materiał dotyczący dokumentu na Netflixie Take Care of Maya. Jest to bardzo przykra historia matki, która walczyła o poprawne leczenie córki, jednak szpital nie chciał jej wysłuchać. Niestety zakończyło się to ogromną tragedią i rozprawą w sądzie. Dziś po wielu latach rozprawa w końcu ma miejsce. No a żeby przybliżyć Wam troszkę temat, jeżeli nie oglądaliście dokumentu na Netflixie, to dziś opowiem Wam, co przydarzyło się Mai i jej rodzinie. Maya urodziła się w Petersburgu na Florydzie w 2006 roku. Córka Beaty, pielęgniarki pochodzącej z Polski oraz strażaka Jacka Kowalskiego. Beata przeprowadziła się do Ameryki w wieku 16 lat. Uczęszczała do szkoły w Chicago. Nauczycielka powiedziała jej tam, że nic nie osiągnie w życiu przez swe słabe umiejętności mówienia po angielsku. Kobieta udowodniła nauczycielkom, jak bardzo się myliły. Ukończyła szkołę i została pielęgniarką. Jack powiedział, że zakochał się w Beacie bardzo szybko. Zawsze chciała zostać mamą i wiedział, że jest do tego idealną kobietą. Pomimo wielu nieudanych prób zajścia w ciążę, urodziła się Maya. Kobieta robiła dla niej wszystko. Zapisała ją na lekcje pianina, wysłała też do polskiej szkoły. Była bardzo zaangażowaną mamą, która prowadziła nawet dziennik z życia Mai, zapisując wszystko, co jej córka robiła. Dwa lata później urodził się Kyle. W 2015 roku Beata pracowała jako pielęgniarka, a jej mąż Jack, który był strażakiem, przeszedł na wczesną emeryturę. To pozwoliło mu spędzać więcej czasu z dziećmi. Powiedział, że żyli amerykańskim snem, mieli idealny dom na idealnym osiedlu, gdzie wszyscy się znali i spędzali wspólnie czas. Maya do roku 2015 była zdrowym dzieckiem. Nagle jednak zaczęły dolegać jej ogromne bóle głowy. Jej nogi wykręcały się, nie mogła się poruszać, a rodzice byli budzeni przez okropny płacz w środku nocy. Jednak lekarze nie mogli im pomóc. Nikt nie wiedział, co dolega Mai. Rodzice zaczęli zabierać dziewczynkę do wielu lekarzy. Beata, będąc pielęgniarką, zapisywała dokładnie każdą wizytę. Niestety nikt nadal nie mógł zdiagnozować Mai. Wiele mówiło, że mogą być to po prostu ataki paniki ze względu na problemy z oddychaniem. Jednak córka, jak i mama były przekonane, że jest to zupełnie coś innego. Beata była kobietą bardzo zdeterminowaną. Spędzała całe noce wyszukując informacji na temat tego, co może dolegać jej córce. W końcu udało jej się znaleźć lekarza, Antoniego Kirkpatricka, który mógł im pomóc. Dziewczynka skarżyła się na ekstremalny ból, niewyraźne widzenie i pieczenie w stopach. Po wizycie u lekarza Kirkpatricka dziewczynka w końcu została zdiagnozowana. Cierpiała na kompleksowy zespół bólu regionalnego. Lekarz wypróbował infuzji ketaminy, aby złagodzić ból. Stan dziewczynki jednak nadal się pogarszał i Anthony zaproponował leczenie legalne tylko w Meksyku. Wprowadzenie Mai w śpiączkę ketaminową. Rodzina stwierdziła, że nie ma innego wyboru, a że może to naprawdę pomóc dziewczynce, więc w ten oto sposób polecieli do Meksyku. Jack i Maya wspominają, że śpiączka naprawdę pomogła. Dziewczynka czuła się lepiej, ból był znośny, no i mogła poruszać kończynami. Niestety, mimo dobrych wiadomości, rodzina nie mogła pozwolić sobie finansowo na dalsze leczenie pod jego okiem. Kirkpatrick zaproponował leczenie przez lekarza dr Hanna, który leczył Maję na ubezpieczenie oraz przepisywał jej mniejsze dawki ketaminy. Przez rok dziewczynka czuła się wspaniale. Powróciła do szkoły, mogła bawić się z innymi dziećmi. Co prawda nie poruszała się bez wózka, ale dawała sobie świetnie radę. W październiku 2016 roku całe życie rodziny Kowalskich wywróciło się do góry nogami.
Maja została przewieziona do szpitala John Hopkins. Miała ogromne bóle brzucha, które wprawiały lekarzy w zakłopotanie. Beata nalegała, aby podawali jej córce ketaminę, ponieważ wcześniej działała, ale to wzbudziło tylko podejrzenia lekarzy. Według pracowników szpitala kobieta była wojownicza, rozkazywała lekarzom, co mają robić. Ci jednak mówili, że po takiej dawce ketaminy mogłoby dojść do niewydolności oddechowej, a nawet zatrzymania akcji serca dziewczynki. Odnosili wrażenie, że Beata tego nie rozumiała. Maja wspomina czas w szpitalu bardzo źle. Była w ogromnym bólu i gdy lekarze zgodzili się na podawanie jej malutkiej dawki ketaminy, to nic się nie zmieniło, ponieważ dziewczynce pomagały tylko te duże dawki. Rodzina postanowiła zabrać Maję ze szpitala. Jednak gdy ogłosili to pracownikom danego miejsca, to ci powiedzieli, że wezwą ochronę i powiadomią opiekę społeczną. Pediatra dr Sally Smith odwiedziła rodzinę w szpitalu. Zaczęła wypytywać o diagnozę dziewczynki, o to, co jej dolega i co się dzieje. Teraz Maja wie, że gdyby wiedziała, kim naprawdę jest dr Sally, to nie rozmawiałaby z nią. Kobieta powiedziała, że dawka ketaminy przepisana dziewczynce jest zbyt duża. Uważała, że recepty wypisywane przez doktora Hanna nie są czymś, co praktykuje się na co dzień w medycynie. Ten jednak mówił, że każdy jest inny i taka dawka po prostu pomagała Mai. Dr Sally oskarżyła Beatę o przeniesiony zespół Munchausena. Jest to zaburzenie psychiczne, forma maltretowania dzieci. Pozornie kochająca i opiekuńcza matka nasila lub wywołuje u dziecka objawy chorobowe, wykorzystując sytuację do wymuszenia kolejnych zabiegów medycznych. Kobieta oskarżyła matkę o podawanie zbyt dużej ilości leków, a Maję o to, że udaje całą chorobę. Po tym spotkaniu rodzina została wyproszona ze szpitala, a dziewczynka pozostała pod opieką szpitala. W tym momencie jej tata wiedział, że to jest czas, aby zatrudnić dobrego prawnika. Debra Salisbury, prawniczka, która zaczęła pracować z rodziną Kowalskich, powiedziała, że nie jest to niespotykana sytuacja. Bardzo często śledczy odbierają prawa rodzicielskie. Powiedziała, że każdy rodzic, który zabiera swoje dziecko do wielu różnych lekarzy z nietypowymi objawami choroby, ponieważ próbuje się po prostu dowiedzieć, co mu dolega, może być oskarżony o narażanie dziecka na niepotrzebne procedury medyczne, aby zaspokoić własne problemy psychiczne. Według Debry ktoś w szpitalu mógł poczuć się urażonym tym, jak bezpośrednia jest Beata i właśnie w tym tkwił cały problem. Beata próbowała skontaktować się z córką, która przebywała w szpitalu. Jednak powiedziano jej, że aktualnie nie ma do tego prawa, aż do momentu rozprawy sądowej. Niedługo po tym pojawiła się w sądzie, jednak zemdlała i uderzyła głową o podłogę. Maja znalazła się pod nadzorem opieki społecznej w szpitalu dziecięcym Johna Hopkinsona, podczas gdy sędzia nakazał Beacie poddanie się badaniom psychologicznym. Późniejszy raport psychologiczny wykazał, że 43-letnia Beata nie cierpiała na zespół Munchausena. Cierpiała na zaburzenia wywołane odebraniem jej dziecka. Kobieta kontaktowała się z córką przez telefon i próbowała podnieść ją na duchu. Obiecywała, że się zobaczą, że będzie lepiej i walczyła o to, aby przepisali jej poprawne leki. Wiele razy mówiła pielęgniarkom i lekarzom, że nie wiedzą, co pomaga Mai, że musi dostawać te duże dawki ketaminy, że tylko to jej pomaga. Sama dziewczynka też błagała ich o to. Była w ogromnym bólu, jednak obydwie były ignorowane przez szpital. Podczas pobytu w szpitalu dziewczynka nie mogła zobaczyć się z rodziną, a jej leczenie zmieniło się drastycznie. Nie podawano jej już żadnej dawki ketaminy, co według doktora Kirkpatricka mogłoby doprowadzić do powolnej i bolesnej śmierci. W dokumencie Netflixa możemy zobaczyć SMS-y ujawniające prywatne konwersacje dr Sally Smith, która powiedziała: na szczęście dziewczynka ma tylko 10 lat i nie będzie mogła udawać cały czas choroby. Zrobię zdjęcie jej ponoć chorych nóg na wtorkową rozprawę. Podczas rozprawy dr Smith powiedziała, że dziewczynka czuje się o wiele lepiej, że może się poruszać i nie potrzebuje żadnych leków. Jednak Maja wspomina, że nic się nie zmieniło. Była po prostu w ogromnym bólu. Dziewczynce został przypisany pracownik socjalny. Catherine Cathy Beddy. Beddy już wcześniej opiekowała się dziećmi w Suncoast Center. Tam została oskarżona o stosowanie niepokojących taktyk kontrolowania zachowania 10-letniego chłopca. Oskarżenie, któremu zaprzeczyła. Według Tampa Bay Times, Beddy ponoć złapała głowę chłopca, powodując jego upadek,
a następnie położyła oba kolana na klatce piersiowej chłopca, podczas gdy inny terapeuta na miejscu zdarzenia miał również przykrywać twarz chłopca ręcznikiem. Obie kobiety zostały aresztowane i oskarżone o jedno przestępstwo wykorzystywania dzieci. Jednak Betty zaprzeczyła. Rodzice Mai czuli niepokój, wpisali imię Kathy w wyszukiwarkę Google i tam właśnie znaleźli wszystkie informacje na temat jej aresztu. Prosili szpital o to, aby została Mai przypisana inna osoba. Jednak nikt na to się nie zgodził. Maja powiedziała, że Betty położyła ją na kolanach i przytuliła. A podczas jednego wstrząsającego incydentu powiedziała, że zmusiła ją do zdjęcia ubrania, rozbierając dziewczynkę tylko do sportowego biustonosza i shortów. Krzyczałam, płakałam, prosiłam, nie, powiedziała Maja. Nie mogłam powiedzieć tego wyraźniej, że chcę, aby przestała. Kobieta ponoć robiła zdjęcia w celu zarządzania ryzykiem. Ponoć groziła dziewczynce, mówiąc, że jeżeli nie zastosuje się do zdjęć, nie będzie mogła uczestniczyć w sądzie i widzieć się z matką. Jej rodzice nie byli świadomi tej sytuacji. A gdy kobieta dostała pytanie, czy dziewczynka czuła się niekomfortowo podczas robienia zdjęć i czy została do nich zmuszona, kobieta odpowiedziała, niestety tak. W styczniu 2017 roku, po 87 dniach bez córki, Beata Kowalski popełniła samobójstwo. W internecie jest dużo różnych informacji. Niektórzy piszą, że to syn Beaty ją odnalazł, jednak Jack mówi, że był to brat Beaty. Podczas rozprawy zobaczymy dużo dowodów i informacji, o których Netflix nam nie mówił. Rzeczy, które mogą sprawić, że spojrzymy na daną sytuację zupełnie inaczej. Somebody was knocking on the door. It was her brother, Peter. So Peter was walking around the house. He walked in the garage. There was a scream that I'll never forget. It's my name in Polish, Jacek. He screamed that so loud, I knew. 911, tell me exactly what happened. She hung herself in the garage. No. Stay on the line. How old is she? 42. Oh my God. No, you can't go in there. I'm sending someone to assist you. Please leave everything as you found it. Okay, just please get somebody here. They're on their way. Jackowi pozwolono wziąć Maję na kolejną konsultację u innego lekarza. Tam potwierdzono diagnozę doktora Kirkpatricka. Dziewczyna po paru dniach wróciła do domu. Dziś młoda dziewczyna wspomina, że ostatni raz, kiedy widziała mamę, ta pocałowała ją i powiedziała: kocham cię, do zobaczenia jutro. Jednak już nigdy nie zobaczyła mamy. Po długich 6 latach w końcu dochodzi do rozprawy sądowej. Rodzina Kowalskich oskarża szpital o separację matki i córki, która doprowadziła do samobójstwa Beaty. Pozywają ich o 200 milionów dolarów. I rozprawa sądowa rozpoczęła się w zeszłym tygodniu i właśnie na moim kanale będziemy robić sobie podsumowanie całej rozprawy. Będzie ona trwała od 6 do 8 tygodni i wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie film raz w tygodniu, gdzie będę dokładnie opisywała każdy dzień, zeznania wszystkich, co ma miejsce i jak to się toczy. Jeżeli oglądaliście dokument na Netflixie, dajcie mi znać, co myśleliście, bo dla mnie był to taki troszkę rollercoaster emocjonalny, ponieważ zaczynając oglądając ten dokument, nie wiedziałam tak naprawdę, o co chodzi. Nie słyszałam o tej sprawie. Więc na początku wydawało mi się, że może to się inaczej rozwinąć. Nie sądziłam, że zakończenie będzie tak tragiczne. I jest to naprawdę bardzo przykra sytuacja. I bardzo przykro jest usłyszeć od prawnika, że nie jest to niespotykana sytuacja, że coś takiego ma miejsce. Że tak niewiele trzeba, aby kogoś oskarżyć. Wystarczy tylko to, że mama prosiła i naciskała na dany lek, aby był podawany córce i już można oskarżyć taką osobę o zaburzenia psychiczne i znęcanie się nad dzieckiem. Jest to bardzo ciężka i smutna sprawa i wydaje mi się, że oglądając dokument oraz rozprawę, widać, że wszyscy mogli zapobiec tej tragedii, że szpital mógł zapobiec tej tragedii. Maja ma 17 lat i codziennie pojawia się na sali sądowej walcząc o sprawiedliwość. Mam nadzieję, że uda im się to i że sprawa zakończy się w taki sposób, w jaki mają nadzieję, że się skończy. Więc zapraszam was serdecznie do pozostania na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi, to do subskrypcji, ponieważ tak jak mówiłam, będziemy omawiać sobie dokładnie rozprawę sądową, którą na żywo codziennie można oglądać. Więc ja wam dziękuję w tej chwili serdecznie za oglądanie kolejnego materiału.
i do zobaczenia już w następnym. Pa, pa.